Nowe żerniki w tej chwili dobiegają zakończenia pierwszego etapu. W miejscu, w którym jesteśmy, no właśnie świeżo zakończona budowa jednego z największych kwartałów mieszkaniowych, ale także kończą się budować, niektóre są w trakcie zaawansowania, kooperatywy mieszkaniowe, czyli taki patent na osiedlu, jeden z nielicznych w Polsce. Jesteśmy w trakcie w tej chwili rozstrzygania dwóch ostatnich przetargów, to znaczy jeden się rozstrzyga dokładnie w tej chwili. To jest przetarg na już taką małą zabudowę wielorodzinną na rogu ulicy Tadeusza Brzozy i Ernsta Maja. No i w przygotowaniu jest największy przetarg, który będzie jesienią ogłoszony. To jest już domknięcie, to jest ten główny narożnik wjazdowy od strony ulicy Kosmonautów i można powiedzieć wtedy obramowanie pierwszego etapu będzie zamknięty. Budynek, który powstanie na rogu ulicy Kosmonautów i wjazdu do Alei Architektów, to będzie budynek, który według nas będzie takim znakiem Nowych Żerników. Będzie widoczny nawet z obwodnicy autostradowej, od strony stadionu. Poza tym on będzie najbardziej okazały, bo taka jest struktura urbanistyczna osiedla, że właśnie tamta zabudowa jest najwyższa, najbardziej intensywna. No i jest to miejsce na taki znak architektoniczny. I do dzisiaj mamy już funkcjonujące osiedle z funkcjonującymi usługami, tak jak zaplanowaliśmy. Dwa żłobki komercyjne, jeden żłobek publiczny, jedno publiczne przedszkole wbudowane. No i 3000, około 3000 mieszkańców w całej strukturze tego pierwszego etapu. Jednym z takich bardzo charakterystycznych dla osiedla Nowe Żerniki budynków jest budynek z serwisem opiekuńczym budowany przez TBS. To jest budynek, który zawiera w sobie mieszkania na wynajem, oczywiście jak to w TBS-ie, ale druga jego część to są właśnie mieszkania dedykowane głównie seniorom, osobom, które potrzebują jakiejś opieki. Pierwszy etap to, powiedzmy wyraźnie, tylko część całego obszaru przeznaczonego na to duże osiedle. Ten ma być wzorcem i jest już wzorcem, natomiast chcemy dopełnić całą strukturę do 40 hektarów i właśnie to, co za granicą teraz zrealizowanego zespołu, to już będzie rozpoczęty drugi etap. Także można śmiało powiedzieć, że tutaj powstaje niewielkie powiatowe miasto.